Hej, z tej strony Grustu i wracamy do naszej kompanii Krwawego Słońca. Wojna już kończy się tuż. Nam się udało w miarę podreperować naszych ludzi. Jeszcze niektórzy jeszcze są trochę ranni. I doszedł na nas nowy najemnik, Revix. Ma dosyć dobre statystyki, ma dosyć dużo posłów do Mirskill. Poza tym jest to Background Retired Soldier, stary żołnierz, który powinien dawać radę. Dodatkowo ma jeszcze większe obrażenia z Brute. Chociaż jego mail skill jest trochę niższy, no i ma dodatkowo Bright, że szybciej zdobywa doświadczenie, więc prawdopodobnie będzie to jeden z lepszych naszych wojowników, jaki nam się na razie trafił, choć wiekowo już jest niższy. Szukamy oczywiście kolejnych zleceń, wojna się powoli kończy, więc trzeba byłoby brać w niej czynny udział. Tylko nie widzę tutaj możliwości zebrania jakiegoś zadania, więc ruszymy dalej. Ruszymy do Harkenstad. Zobaczymy, czy w Harkenstad będzie dla nas jakieś zlecenie. Jesteśmy w Harkenstad, nie ma żadnego zadania dla nas, więc musimy wziąć jakiekolwiek, żeby zacząć zarabiać pieniądze z powrotem. Musimy znaleźć Blackshroud Manor, long way to the northwest and somewhere around the region of Scribarrows. Więc gdzieś niedaleko Scribarrows, gdzieś tutaj może być i będziemy szukać, no. O, ktoś jest chętny, żeby naszą kompanię wynająć, żebyśmy przerwali to zadanie, ale będziemy kontynuować. Musimy zacząć zarabiać. Mamy zapas gotówki, ale wypadałoby jednak coś znaleźć tego grosza. Jesteśmy blisko jednego miejsca, Scribarrows. I są tutaj typowo nieumarli, więc spróbujemy ich zaatakować przy okazji, jak już tu jesteśmy. Okej. Okay. Będziemy walczyć z umarłym, to pominiemy kilka tur. Niech do nas podejdą bliżej i będziemy czekać na to, by móc ich zacząć ostrzeliwać. Nie jest ich dużo, więc powinniśmy dać sobie radę. Powoli, bo powoli się przemieszczają i nie trafimy żadnego, więc nie ma co dalej czekać. Pominiemy tą turę również. No tak jak mówiłem, tutaj nie ma dalej co próbować, bo nikt nie podejdzie do nas jeszcze. Więc czekamy, niech się zbliżą i dopiero zaczniemy ostrzał. Tym bardziej, że jeszcze trochę i dopiero, o, jeden już się przybliżył. No, teraz już widzimy, z kim mamy do czynienia. I możemy zacząć ostrzeliwać przeciwnika. Powinno dobrze pójść. To szybko popadają. Jeden załatwiony. No, na razie musimy czekać. No to co, bucznie wyciągamy. Nasi ludzie, niech dobiędą broni odpowiednio. Też oszczep wyciągniemy. Tutaj też. Nawet go depchniemy. No. Teraz będzie sporo pewnie ludzi, kto do nas podchodziło. My ostrzelamy sobie jeszcze kogo się da. Jeszcze mamy szansę, zanim do nas podejdą. Tym bardziej, że... O, kolejny dostał pięknie. Bo niestety Gerhard pudłuje. No wyciągamy oszczepy i niech przeciwnik do nas podejdzie. Niech się nadziewa na te włócznie. Po to są właśnie ci wojowie, żeby odpychać przeciwników. Nie są to super obrażenia, ale są jakieś dodatkowe. A przeciwnik do nas nie podchodzi, a kusznicy mogą pięknie ostrzeliwać przeciwnika. Wyciągamy dalej włócznie, czekamy, niech podchodzą powoli. A jeden już prawie nie żyje nawet. No to musimy już zrobić odpoczynek nim, bo już za dużo. Pozostali teraz nie mają jak podejść i uderzyć, więc po prostu poczekamy. I tak mają na razie wystawione te włócznie, więc bardzo ładnie. A tutaj się pojawiają powoli jeszcze przeciwnicy następni. Ale tak mówię, to nie ma co do nich podchodzić. Systematycznie będziemy wybijać przeciwnika. Tutaj nawet nie ma co strzelić na razie. O, tutaj kolejny raz Emerich tym razem pudło. No i mamy możliwość znowu wystawić włócznie. Nasz Gerhard kolejne pociski. Pięknie. Tutaj, no i proszę bardzo, jak załatwiony. Akurat na zombiaków bardzo dobra taktyka. Praktycznie nie mogą nas się zbliżyć. O i załatwiony kolejny. Mamy dzięki temu szansę się wybronić, zanim do nas podejdą. Ale tak jak widzicie, to nie jest duży problem, żeby się miało to nie udać. A nasi włócznicy jeszcze ostrzelają przeciwnika, a na razie czekam, aż minie kolejna tura. No to ja na kilku wstanie, ale takie wstawanie to jest nic.
Na razie nic więcej, nie podchodzą. No co? Kolejny strzał, no Tobior nie trafia. Geralt trafia, natomiast Emmerich próbuje. Pięknie trafia, jeszcze ma czas przeładować kuszę. No i proszę bardzo, kolejne podchodzą i się wybijają. To trzeba już zacząć w niego strzelać. Tutaj też zostawimy sobie włócznię nastawioną, tu również. No i tutaj też, tak. Przeciwnicy coś tam podchodzą, proszę bardzo, już dostał odepchnięty. Następny również, proszę bardzo. Kolejny również odepchnięty, bardzo mi to podoba się. Zbroje zostaną całe. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze z naszych może strzelać. Na razie nie. Poczekamy na następną turę, niech podejdą. Ci będą próbowali podejść, ładnie się nadział. O, już będą uciekać, już za dużo dostały obrażeń, już się boją podejść. Bardzo dobrze. A my możemy ostrzeliwać następnych przeciwników, tylko że niestety są w takiej pozycji, że są dosyć daleko. O, proszę bardzo, tutaj kolejny próbuje podejść, no i dzięki temu ginie. A my możemy zająć się następnymi przeciwnikami. No i proszę bardzo, został jeden, który gdzieś tam daleko uciekł, więc nawet nie ma sensu go gonić. I w sumie bitwa wygrana. Szybkie uderzenia, załatwiona bitwa. Możemy iść szukać dalej tego miejsca, które nam wysłali. Przy okazji ktoś dostał poziom. Erwin, nasz tarczownik, zyskał poziom. Bardzo dobrze. Możemy mu dać w takim razie, żeby pancerz bardziej go chronił. No i oczywiście trzeba mu wzmocnić, bo obronę. Ma bardzo małą obronę, jeśli chodzi o to. I troszkę tu ulepszymy. Nasz tarczownik Erwin nie jest zbyt potężnym, ale mam nadzieję, że będzie sobie dawał w przyszłości radę i tak. A my ruszamy dalej szukać tego miejsca. Zobaczmy, możemy zyskać psa do naszej drużyny. I udało się. Mamy... Zyskaliśmy pieska do naszej drużyny, jak najbardziej. Przyda się. Na razie szukamy dalej. Jest tutaj sporo nieumarłych, którzy się tu zagnieździli. O, mam dodatkową informację, w którą stronę iść. Weźmy south iść bardziej. No zobaczymy. I znaleźliśmy to miejsce. Oczywiście my pójdziemy, zobaczymy co tam jest. Nekrosawanci. No nie, nekrosawantów to my nie damy rady ubić. Nic z tego, ale jeśli jesteśmy tu u góry, może uda się nam tutaj wybić przeciwników. To prawda, nasz nowy sierżant nie ma jeszcze umiejętności związanej z tego, żeby móc podnosić nam morale, więc chyba raczej z tym nic nie zrobimy. Więc ruszymy trochę naokoło. Do Tandorf, może po drodze kogoś tam zaatakujemy, no i wrócimy zdać po prostu zadanie. Mamy możliwość złupienia karawany i myślę, że jak najbardziej to zrobimy zaraz. No, karawaniarze do nas ruszają sympatycznie. Jest ich dużo. Dobra, jest ich dużo. Ale co nie szkodzi, gdyż my mamy super strzelców, którzy zaraz załatwią sprawę z kilkoma. I już dwóch leży i gryzie glebę. Nawet więcej. Zobaczmy, kogo tu jeszcze możemy słać ustrzelić. A spróbujmy tego. Proszę, też dostał. Nie wiem, czy jest sens dalej, bo oni tak nie podejdą do nas. Spróbujmy ostrzelać jeszcze. Zbliżymy się kilkoma naszymi wojownikami. Tym bardziej, że no, trzeba robić troszkę i walki nimi, żeby oni też dostawali doświadczenie. Jak najbardziej. Zbliżymy się nimi. No, wygląda spoczko. Jeszcze ruszymy oczywiście naszym Dietrichem, nowym sierżantem, który się musi wyszkolić. I zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Na razie tarcze podnoszą, liczą na to, że im się uda dzięki temu bronić. Ale nic bardziej mylnego. Nasi kusznicy spróbują rozstrzelać jeszcze przeciwników. No, tu się akurat nie udało. Ragnar pójdzie na górę, zajmie się sytuacją. Tutaj spróbujemy też strzelić. Nasz Emmerich niech przyładuje. Spróbuję tu sobie strzelić, niestety pudło. Ruszymy rewirem, jeszcze niestety nic nie zrobi. Zbliżymy się Aleksandrem, chociaż jeden cios zadamy. Tu spróbujemy strzelić, też się nie udało. Tu też podejdziemy. Piękne pchnięcie od Mara. Tutaj Erwinem też ruszymy, też Erwin musi trochę tam zdobyć expów. Dobra, tu go otoczyli, nie szkodzi. Erling podchodzi, trafia, ale Dietrich podchodzi, może coś się jeszcze jemu uda zdziałać. No i okej, no i na tą chwilę zobaczymy, czy nasi wojownicy nowi coś zadadzą ran i dostaną jakieś doświadczenie może.
Już nigdy nie wiadomo. Tutaj mamy zerową szansę na trafienie. Dietrich nie był w stanie nic zrobić. Kilka pchnięć, Erling, piękne pchnięcie. Tutaj zrobimy zamach naszym Ragnarem. Jeden załatwiony i drugi załatwiony. No i Erwin, kolejne piękne pchnięcie. Tu niestety pudło. Próbujemy naszym Aleksandrem. Pięknie, załatwiony. To zrobi ich kolega, a będzie próbował się bronić. Myślę, że tutaj nie ma co dalej ruszać się zbytnio. Można tylko przemieścić się kilkoma ludźmi. I chyba na tyle. Czekamy, aż będzie po prostu nasza kolej. Spróbujemy dobić któryś z naszych połowych wojowników. No w tym wypadku chyba Erling będzie tym kończącym. Jeszcze nie. Ale może Dietrich. I Dietrich pokonał pierwszego przeciwnika. I zyskało kilku nawet poziomy. Trochę zyskaliśmy też sprzętu. Zobaczmy w takim razie. Emerich zyskał poziom. Bardzo ładnie. Emerich, zobaczmy, co by ci tu dać. Na pewno dałbym ci Nimble. Tobie to się też przyda. Jesteś naszym tylnym strzelcem. Nawet w dobrych statystykach. Hehe. I Emerich. Wreszcie Emerich. Tobie damy, na pewno, żebyś szybciej dostał doświadczenia. Damy ci plusy w to i to i damy ci plusy w dystansowe, żebyś się lepiej bronił przed strzałami. Na tą chwilę to wszystko, co mogliśmy. Idziemy w takim razie do Harkensatu dać to zadanie. No i proszę bardzo, mamy tutaj Second Wallstein Company. Myślę, że to jest dobra pora, żeby spróbować przetestować naszych nowych wojów. Jest... Nie jest ich dużo. Zobaczymy, czy będą chcieli... Będą chcieli podchodzić, bo są idiotami. Bardzo lubimy, gdy przeciwnik do nas się zbliża. Jest nam łatwiej wtedy go pokonać. Licząc na to, że zaraz nas nie zabije. Tym bardziej jest ich mniej, więc teoretycznie powinno być prościej. Piękny strzał Gerolda. Teraz zobaczymy następne strzały, jak wyjdą. Na razie postawimy ścianę. Tu też ściana włóczni. Tu ja bym nawet zrobił parę kroków i tu zrobił ścianę włóczni. I trzeba ostrzelać ich z tyłu jeszcze. Kilku kuszników mają. Ała, trafili Erwina biednego naszego. Pięknie to biorę. Trafia. I następnego już niestety nie. Ruszyłbym tu do przodu jeszcze naszym tutaj Ragnarem. A tu zasłonimy naszego przyjaciela. I chyba na tą chwilę wszystko. Tu możemy co najwyżej jednemu tarczę unieść wyżej. Zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. Świetnie. Tarcza się przydała. Erwin się zasłonił. Pięknie raz. I drugi raz. Okej, przeciwnicy nie wyglądają na chętnych do poruszenia się, ale jeden trochę się przesunął. Tutaj co robią? O, świetny unik. Możemy wtedy pięknie go zaatakować, bo się wystawił na strzał. Tutaj piękny unik i teraz nasz Aleksander szarżuje. Piękne uderzenie. Próbujemy też naszym Reviksem. Piękny cios Reviksa. I Ragnar, cięcie z góry. Pięknie. Czy przeciwnik? No niestety jeszcze nie padnie, ale to był bardzo dobry manewr. Możemy teraz z tyłu ostrzelać kuszników wroga. Został jeszcze jeden kusznik tylko. Będziemy oczywiście go ostrzeliwać, żeby go osłabić jak najbardziej. Zbliżymy się. Erling, piękne pchnięcie. My możemy zaatakować znowu przeciwnika. I proszę bardzo, celny cios naszego Erwina, Otmara. Podchodzimy Erwinem w takim razie. Niech tu jeszcze zablokuje przeciwnika. Potem próbują jakieś podmianki robić. Całe szczęście niezbyt udane. Tutaj niestety też pudło. Geroldem się jeszcze przesuniemy. Aleksander teraz nie ma co się ruszać. Okej, zostało tylko trzech. Z tego dwóch jest rannych. Tutaj coś próbuje się przesunąć ich kusznik. Na szczęście nic nie wskóra, gdyż zginął, bo Gerold zabija go. Spróbujemy ostrzelać tył. Przy okazji ten będzie się bronić bardziej lub mniej. Pięknie, Dietrich trafia. Możemy otoczyć przeciwnika. Morale opadły. Możemy zaatakować następnego. Pięknie, zobaczmy. I Reviks pokonuje kolejnego przeciwnika. Bardzo ładnie. Ruszymy naszym Aleksandrem. Morale przeciwnika poszły w piach. Tak samo zaraz jego ciało.
Kolejna załoga przeciwnika została pokonana, my zyskaliśmy nowe przedmioty na sprzedaż. No i oczywiście dwóch zyskało poziom. Aleksander zyskał poziom. Oczywiście pójdziesz, chłopie, w miecze, gdyż masz fajny miecz, więc to się przyda bardzo. I dodamy ci trochę więcej życia, bo ty jednak nie masz dużo życia, ty jesteś Worldmaster, więc przyda ci się, żeby ci się wzmocnić. No i wreszcie Geralt, nasz kusznik też już jest praktycznie na maksymalnym levelu, gdzie mamy jeszcze perki do wyboru. Więc oczywiście powiększamy mu możliwości strzeleckie i damy mu jeszcze więcej morala. I teraz tak, co by tu dać ci, chłopie? Na pewno dałbym ci Anticipation. Na dystansowe będziecie ciężej trafić. I myślę, że zwiększylibyśmy Crippling Strikes. Że będzie większa szansa, żebyś mógł też powodować częstsze uszkodzenia kończyn i innych rzeczy. To się przyda, gdyż mamy dużo strzelców, którzy są typowo nastawieni na większe obrażenia, gdy przeciwnik jest jakoś zraniony, więc będą świetnie się razem wspierać. A my ruszymy w takim razie do Harkenstad. No i tutaj mamy znowu do czynienia z tymi ludźmi. Nie, I don't think so, only our employer will learn where it is. Nie będziemy tutaj robić żadnych rzeczy. Będziemy uczciwymi najemnikami, chociaż teraz. Dużo żeśmy nie zarobili na tym, ale na pewno naszym renoma podskoczyła. Sprzedamy jeszcze parę śmieci, które się nam tu nazbierały. Bo tutaj nie ma za dużo co myśleć o tym. Więc wyzbędziemy się tego, co się nie opłaca trzymać. Te tarcze też się nie opłaca. To też można sprzedać. Tą kuszę, a resztę sobie chyba zostawimy. Pierścień jeszcze możemy sprzedać, tak? Pierścień jeszcze się może nam nie przydać. I tu mamy jeszcze Pit Bricks. No możemy też sprzedać tą żywność też, bo jest słabej jakości. To kupimy sobie tego. I w sumie wszystko, co mogliśmy spieniężyć. Miecze sobie zostawimy, bo może jeszcze się przydadzą. Ale mamy już zlecenie od wielmożnych. Zobaczmy, co oni chcą. Zniszczyć lub spalić budynki, karawany. Weźmiemy to zadanie jak najbardziej. Tym bardziej trzeba dokupić mimo wszystko zestawów naprawczych. No one są tu drogie. My jesteśmy gdzieś daleko. No będziemy daleko, będziemy musieli od razu ruszać. Więc no dobra, trzeba nakupywać tych droższych narzędzi, żebyśmy mieli czym się naprawiać. Więc tym bardziej trzeba kupić te trzy drogie zestawy. Auch, moja kieszeń. Trzeba dokupić żywność. I jeden zapas strzał. Wyposażeni jesteśmy teraz gotowi faktycznie ruszyć. No, chyba zrobimy tak jak zawsze, ruszymy najpierw do tutaj, do góry, tak jak wcześniej. A później po kolei następne punkty, więc ruszamy dalej. No i pojawiła się pierwsza grupa przeciwników do ubicia. Myślę, że nasz tutaj Revix, myślę, że będzie lepiej, jeśli damy mu jednak tarczę. Ale nie mamy żadnej broni dla niego, no właśnie. Nie, wrócimy jednak do tego motywu. Tarcze wrażyciego. Możemy mu dać do łapki tutaj. Chociaż nie, bo to już mu fatig tak mu pójdzie w dłużej, szkoda gadać. Możemy mu dać na wieżę, żeby się mógł opatrzyć jakimś. No a my ich zaatakujemy. No i pierwsi ruszyli przeciwnicy ich, oczywiście zwierzaczki. Ale nie szkodzi. Powinniśmy je zaraz pokonać. O, widzę, że atakują naszą górną flankę. W sensie lewą. Skupiają się bardziej na niej. Okej, okay, i po piesku. Przeciwnik dosyć potężnie oberwał. A my możemy... Toreczka. Zająć się następnym przeciwnikiem. I już go nie ma. I kolejnego nie ma. No po prostu to jest złoto. Dobry kusznik to jest śmiertelna broń. Jak w historii, tak i w tej grze. Oczywiście spróbujemy zaraz pokonać ich jak najszybciej. Strzelamy jeszcze... O, tego się nie udało. Pieska się nie udało, ale pieska poszczujemy pieskiem. Zawsze dodatkowa obrażonka. Znaczy, co jeszcze tutaj zdziałają? 7 ich tylko zostało. Kurde, to Björn nie trafia i przez to jest zblokowany słabo. Na razie czekamy. Czekamy, nie podchodzimy do niej bliżej. Jeśli będzie potrzeba, będziemy będziemy przesuwać naszych ludzi, ale póki co jeszcze nie widzę takiej potrzeby. Dobrze, pies ładnie poranił psa. To Björn jeszcze się trzyma, nie dostał ani razu. Dobra, ich kusznik, ślepy jak kret, całe szczęście. Ale mają drugiego, który też jest ślepy jak kret, całe szczęście. Tutaj próbują nas otoczyć nieładnie z ich strony. Trzeba będzie ich tu zaraz załatwić.
Okej, tu podchodzą, próbują coś działać. Całe szczęście im się nie udaje. A my musimy ich w miarę tu rzetelnie ostrzelać. I będziemy już podchodzić do nich powoli. Ładujemy broń. Piękny strzał. Kolejny Bilmen położony. I trzeba zająć się tymi ich nicponiami, bo zaczynają do nas podchodzić powoli. A to nic dobrego. I ta, udało się ubić, więc ruszamy na tym bardziej do przodu. Ja bym tu przemieścił się naszym Erlingiem. Niech on sobie tam stoi. Rebix też się przesunie. Przesuniemy się również tutaj. Ragnarem. Tutaj podejdziemy też na wyżej upatrzoną pozycję. Podniesiemy sobie tarczę jeszcze do obrony. I zobaczymy. Przemieścimy jeszcze naszych strzelców trochę. Oczywiście ruszyłbym też naszym Dietrichem, nowym sierżantem. I co? Wychodzi na to, że na tą chwilę więcej nie wskóramy. Jest nasz gdzieś pobiegnie, oczywiście. Dobra, nie trafił. Jest dobrze. Możemy spróbować zaatakować, ale jeszcze nie teraz. Trochę go spróbujemy osłabić, ale się nie udało. Zobaczymy, co on zrobi. Na szczęście nie trafił. A my możemy zająć się atakami przeciwników. Tutaj widzę, że nie mamy zbytnio możliwości oddania celnego strzału. Przesuniemy się w takim razie. No, niestety, to Bjorn nie trafia. Za to Erwin zablokuje już jednego kusznika. Tutaj nie trafia, bardzo dobrze. Spróbujemy pomóc chyba tutaj naszym ludziom. Pięknie, Gerhard trafia. A nasz tutaj towarzysz Aleksander ciocha następnego. O, niestety Ragnar nie trafia. Próbujemy zdjąć ich kusznika. Prawie zginął. Bardzo dobrze. Oczywiście ruszymy jeszcze tutaj do przodu Rewiksem. Próbujemy zaatakować jeszcze kilka razy z włóczni. Dobra, tutaj nie trafia, całe szczęście. Zrobimy ten krok, Dietrich. Pięknie, Dietrich kładzie kolejnego. A nasz Ragnar ruszy do przodu. Okej, czekamy, co tam się dalej wydarzy. No, pies się rzucił na strzelca. Strzelcy są wyłączeni, nie potrafią już walczyć z dystansu. A my możemy przemieścić się i atakować następny. Geralt, piękny strzał. To Bjorn przestawimy, zobaczmy. Trafiał. Fajnie, Erwina tarczownika trafił. Trudno. Będziemy w takim razie ich bić z bliska. A nasi tutaj oszczepnicy powinni dać sobie radę pokonać tych. Tutaj jeszcze pchnięcie jakieś. Tutaj zrobimy kroczek. Pięty. No to idziemy w drugą stronę, Ragnarem. Nasz tutaj Gerhard niestety nie trafia. Ruszymy Rewiksem jeszcze. Zobaczymy, czy coś się tutaj zmieni, się uda coś ugrać. Tutaj też nie, to przesuńmy się jeszcze. O, pięknie Merich trafia. Nie został jeden przeciwnik. I już go nie ma. Ten niecelny strzał był dosyć bolesny dla naszego tarczownika. Ale jeszcze dycha. Ale za to Erebix dostał poziom. Bardzo dobrze. Erebix, dostałeś poziom. W takim razie zwiększymy ci na pewno Brawny, żebyś miał mniej kar za to, że nosisz pancerz ciężki. Ewentualnie zmienimy ci pancerz na trochę lżejszy. I jeszcze możemy ci rozwinąć statystyki pięknie. Więc rozwiniemy ci w ten sposób. Później trzeba będzie dać inne jeszcze, żebyś był w miarę jeszcze żywotny. I tutaj wreszcie będziemy mogli dać następny perk naszemu Dietrichowi. Damy mu na pewno 9 lives. To się zawsze przydaje. Możemy teraz ci zwiększyć statystyki do walki. Chociaż ty masz bardzo słabe. Masz w ogóle nic, co by się przydało. Trzeba ci coś dać, co będzie miało najwięcej plusów na tą chwilę. Życie też ci zwiększymy 60, tak myślę, że optymalnie jest mieć 60 życia. No to co? Trzeba będzie ruszyć w dalszą podróż. Do tego punktu, może potem jakaś karawana się nawinie, ale to dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!